Witam serdecznie Państwa. Jest to dla mnie wielką przyjemnością, że zechcieliście tutaj ze mną się spotkać i posłuchać tego, co mam do powiedzenia. A zaproponowałem na dzień dzisiejszy taki temat, można by powiedzieć, temat tabu. Dlatego, że ten element traumy, proszę Państwa, to dotyka większości wszystkich w różnoraki sposób. Tylko, że się o tym nie mówi, że jest to temat gdzieś tam z boku. I dzisiaj chciałem Państwu przybliżyć ten temat, dlaczego, skąd to pochodzi. Samo to słowo trauma nie jest takim słowem miłym i sympatycznym, bo jak się słyszy temat trauma, to jest to coś ciężkiego. Więc ja to nazwę inaczej. Trauma to są utrudnienia, przeszkody, problemy w naszym życiu. To są problemy w naszym domu, w naszej pracy, w naszych związkach, w naszej rodzinie i w kontakcie z innymi ludźmi. Więc za tym słowem stoi właśnie wyjaśnienie, dlaczego w naszym życiu pewne rzeczy wyglądają tak, a nie inaczej. Przypadków w naszym życiu nie ma. Przypadek jest prawidłowością, której przyczyny sobie nie potrafimy wyjaśnić. Więc jeżeli pojawiają się przeszkody, czy to w pracy, w domu, w związku, w zdrowiu, w samopoczuciu, za tym zawsze stoją jakieś przyczyny. Najprostszą drogą to jest oczywiście pomoc za pomocą farmakologii. I ona bardzo często, bardzo skutecznie może pomagać. W dzisiejszych czasach bardzo jest modna medycyna informatyczna, czyli elementy homeopatii, wyciągi z ziół. Jest to bardzo dobre, bo oddziaływuje to na wyższe poziomy energetyczne naszej istoty. Ale jakże często ja stykam się z osobami, które rozwijają się duchowo i które przepracowują swoje życie i dochodzą do takiego pewnego poziomu, w którym mówią, a co teraz dalej? I ja od tego właśnie zacznę. Nie od tego, co dalej, ale od bezpośredniej przyczyny dlaczego. Każdy człowiek, który schodzi na tę ziemię, ma swój cel i misję swojego życia. Ja to nazywam, że jest to cel i misja naszej duszy. Czyli jest to cel i misja naszego powołania. I to jest główny element, według którego my sobie wybieramy rodziców, wybieramy sobie otoczenie, wybieramy sobie przyjaciół, wybieramy sobie wrogów, wybieramy sobie miejsce pracy, a już przede wszystkim wybieramy sobie partnerów. A dlaczego? Bo nasi partnerzy to są fenomenalni nasi nauczyciele. To oni nam potrafią pokazać wszystkie nasze błędy i to, co w nas po prostu siedzi. I dlatego to, co my otrzymujemy od tych tak zwanych naszych najbliższych, to tak naprawdę są nasi przyjaciele, tylko że oni grają inną rolę niż my. A wszystko według tego prawa nadrzędnego, czyli że każdy ma swój cel i misję swojego życia. I gdy ją dobrze przepracowuje, następuje takie odfajkowanie. Moja przyjaciółka Zosia Wieczorek by powiedziała, nad tym wszystkim czuwa energia Saturna. To jest taki dobry, ale niesamowicie
mądry i srogi ojciec, który jeżeli my coś umiemy zrobić, to dostajemy za to nagrodę. Ale jeżeli coś przed nami stoi, to on nam to również bardzo umie ładnie pokazać. I dlatego w naszym potocznym języku jest takie powiedzonko, że ktoś schodzi z deszczu pod rynnę. To jest właśnie to, że my od czegoś chcemy uciec. Nie ma ucieczki od naszego życia. Z naszym życiem trzeba się zmierzyć, trzeba go zrozumieć, podjąć właściwe decyzje, właściwe wybory i puścić to. Ja w tym roku dostałem taką propozycję od mojej przyjaciółki, żeby moją stronę Facebooka nazwać. I ona mówi, dla ciebie pasuje jedno, miłość szczęśliwego serca. I proszę państwa, państwo wiedzą, jakie ja dostałem wyzwanie. Ja, facet Waśkiewicz, i mam zacząć mówić o miłości, mam zacząć mówić o sercu, o czymś miękkim i tak dalej. Jakie ja dostałem wyzwanie. Ale bardzo szybko podjąłem decyzję tak. To jest rok, w którym można bardzo dużo przepracować siebie, przepracować poziom swojego serca, czyli to jest ten poziom, od którego nigdzie się nie ucieknie. A często dostaję takie pytanie, a po czym to poznać, że ten poziom serca jest przepracowany? Powiem na to w ten sposób. Dopóki patrzysz w swoje otoczenie, na swoich najbliższych, patrzysz w swoją przeszłość i dostrzegasz, że masz takie osoby, których nie lubisz, których nienawidzisz, jak tylko ci przyjdzie taka osoba do głowy, to byś jej tam zrobiła albo zrobił to i tamto. O. To jest właśnie sygnał, że jest coś do zrobienia. Przepracowanie polega na tym, że my umiemy spokojnie spojrzeć na ludzi naszej przeszłości. Że umiemy spokojnie spojrzeć na wiele wydarzeń z naszej przeszłości. Ja sam, jak pamiętam, przeglądając różne zdjęcia, patrzało się, i te zdjęcia na bok odchodziły, bo na pewne osoby trudno było popatrzeć. Aż przyszedł taki moment, że sobie taką wielką tablicę korkową załatwiłem. I na tej tablicy sobie powiesiłem różne zdjęcia z mojej przeszłości, na której byli oczywiście różni ludzie z mojej przeszłości. I te zdjęcia tak długo tam wisiały, aż ja umiałem się do każdej z tych osób uśmiechnąć. Drodzy Państwo, jaki to jest komfort i luz. Więc jak w tej chwili ktoś się mnie zapyta, czy można, to ja powiem, oj tak, człowiek może i potrafi bardzo wiele. Ale wracając do tego celu i misji naszego życia. Czyli to jest to takie nasze nadrzędne prawo. To jest taki podstawowy tytuł programu tygodniowego w Szczyrku w ramach tego, co Nina organizuje. I tam właśnie ten cel, misja naszego życia, miłość szczęśliwego serca, będą tematami nadrzędnymi, nad którymi każdy dzień będziemy pracowali. Jest to turnus, który się zaczyna bodajże 16 lipca, na który serdecznie zapraszam wszystkich tych, którzy by chcieli zrobić coś więcej dla siebie samych.
Ten cel i misja naszego życia wybiera nam rodziców, wybiera nam najbliższych, wybiera nam rodzeństwo. I dlatego teraz ja wrócę do tych problemów i przeszkód życiowych, czyli tych traum. Te traumy można podzielić na takie trzy okresy. Czyli jest to trauma wrodzona, czyli jest to trauma, która jest przeniesiona genetycznie po naszych przodkach. I ja robiąc analizy osobowościowe, jakże często się okazuje, że ludzie są nośnikami różnych klątw, przekleństw tam gdzieś z przeszłości. I to najczęściej z mojej praktyki widzę, to są rodzice, dziadkowie, pradziadkowie. To są najczęściej te pokolenia, z których to wszystko pochodzi. Oczywiście można powiedzieć, dziadka nie znam, ale potem, gdy się tak rozmawia z osobami, oj, to się okazuje, tu były zatarczki, tutaj to i wychodzą te pewne rzeczy. Więc są elementy, z którymi człowiek się już rodzi. I my potem przeglądamy nasze życie, nic nie znajdujemy, a problemy życiowe się mnożą i się ciągną jeden za drugim. Bo może to być właśnie przyczyna przedurodzeniowa przeniesiona w genach na poziomie duchowym. Drugi element traum, który może być naprawdę niesamowicie mocny, to jest ten okres od momentu zapłodnienia przez całe nasze życie płodowe do momentu urodzenia. To jest niby te 9 miesięcy, ale w ciągu tych 9 miesięcy ile różnych rzeczy się dzieje w rodzinach, dzieje się między małżonkami, a wszystkie te elementy, one nie są obojętne. Ten płód to wszystko rejestruje, bo nasze ciało jest dokładnym odzwierciedleniem, jest mapą tych wszystkich naszych doświadczeń, naszej przeszłości. Więc te wszystkie różnorakie trudności, problemy okresu życia płodowego, my również wnosimy w nasze życie. Czyli my się z tym rodzimy. Proszę zobaczyć, ten mały człowieczek nie rodzi się z czystą białą kartą, tylko ta karta już jest w znacznym stopniu zapisana. Ja Państwu tutaj podam taki przykład z okresu życia płodowego. Jedna z moich znajomych zwróciła się do mnie z pytaniem, dlaczego ja mam ciągle problemy z mężczyznami? Zresztą ten problem od jej czasów to się tak bardzo często pojawiał. Czyli pojawiają się partnerzy, oni są jakiś czas, po czym bez słów rzucają, odchodzą i ona przez cały czas nie umiała sobie uregulować swojego życia osobistego. Ja zrobiłem analizę i cóż się okazało, że okres 6-7 życia płodowego był tym elementem właśnie, który to wszystko spowodował jej problemy w życiu dorosłym. Zrobiłem jej transformację, czyli taki rodzaj oczyszczenia, bo te rzeczy można neutralizować. Usuwać te energie, żeby one nas już więcej nie zatruwały. Bo te takie traumy, to można nazwać, że to jest rodzaj toksyny, rodzaj trucizny naszej duszy i naszego ciała. Ale tak jak można odtruwać, uwalniać, oczyszczać, tak samo można się uwalniać i oczyszczać właśnie z tych problemów. Więc pierwszą rzeczą ja mówię, porozmawiaj ty z mamą. I cóż się okazało, że w 6 miesiącu życia płodowego tata znalazł sobie kochankę, do której się przeprowadził, z którą sobie żył,
Mama czuła się niekochana, odrzucona, zostawiona. I proszę sobie teraz popatrzeć, czy to przez przypadek, że ta dorosła córka dokładnie naśladuje te wzorce, które jej mama jej przekazała. W tej chwili jest osobą, która ma już uregulowane życie. Ale do momentu, gdy nie została odkryta ta przyczyna, tak długo się to ciągło. Ja ten przypadek akuratnie pamiętam, on się zdarzył tam ileś lat już temu, ale zawsze te takie pierwsze ciekawe przypadki to człowiek zapamiętywuje. Bo później w ciągu mojej pracy takie przypadki się zdarzały wiele, wiele razy. Jest taki jeden temat też bardzo trudny. Jak ja biorę i badam okres życia płodowego i wychodzą mi okresy, pierwszy miesiąc, drugi, trzeci, to pierwszą rzeczą to ja sobie sprawdzam, czy nie było myśli o aborcji. I znowuż, proszę Państwa, starczy tylko, że doszła informacja, że my jesteśmy niechceni, że chcemy być odrzuceni z tego świata, że wręcz chcemy być wyrzuceni. I ta informacja w nas zostaje. I potem w życiu dorosłym znowuż mamy problemy, nie zdają sobie sprawy dlaczego. Najczęściej słyszę, no przecież ja jestem taki dobry, ja wszystko robię tak źle, a ludzie mnie nie rozumią, ludzie mnie odrzucają. Tak, to jest możliwe, że ty robisz wiele rzeczy dobrych i fajnych, ale wewnętrzne twoje zapotrzebowanie jest na to, żeby cię odrzucić, żeby ci za dobrze nie było. I to, proszę Państwa, właśnie są traumy, które potem się przeradzają w choroby, dolegliwości i tak dalej. Tym trzecim okresem, którym to powstaje, to jest okres pourodzeniowy, czyli od momentu urodzenia, czyli cały proces wychowania, kontakty z rodzicami, ojcem, matką, dziadkami, wychowawcami, rodziną i tak dalej, i tak dalej. Potem do tego dochodzą pierwsze miłości, pierwsi partnerzy, albo pozytywne przeżycia, albo negatywne, ale każde przeżycie, drodzy Państwo, w naszego życia jest zakodowane w naszym ciele. I dlatego, jak ktoś do mnie przychodzi, zadaję mu pytanie, w czym mogę pomóc? Co tą osobę do mnie sprowadza? Ona mi mówi o swoim problemie, więc ja zaraz następnym elementem szukam, a gdzie jest przyczyna tego problemu. I najczęściej się tą przyczynę znajduje. A jak my znajdziemy tą przyczynę, to jesteśmy już na połowie drogi do tego, żeby ją zneutralizować, usunąć. A co za tobą ciągnie, że u człowieka zmienia się naprawdę życie. I to bez względu na to, czy to jest zawodowe, czy to jest osobiste, czy to jest element samorozwoju, żeby te elementy miały ciąg dalszy, trzeba sobie im na to pozwolić. Teraz następny bardzo ważny temat. Te nieuświadomione traumy, czyli te problemy naszej przeszłości, one się w różnoraki sposób manifestują w naszym życiu. Oczywiście jedną z tych form to są choroby, a już na pewno wszelkiego rodzaju odmiany nowotworów. Za każdą chorobą nowotworową stoją jakieś bloki emocjonalne, jakieś bloki psychiczne. I znowuż Państwu powiem taki przykład, jak mąż pewnej pani zgłosił się do mnie, żebym pomógł jego żonie,
która miała nowotwora płuc, no ale to już był taki nowotwór, który nie dało rady usunąć. I do dzisiaj pamiętam pierwszy raz, jak tą kobietę zobaczyłem. Proszę na mnie popatrzeć. Totalnie zaciśnięte usta, ściśnięta twarz i ja już widzę, jaką ta kobieta ma traumę. Nie umie puścić czegoś z przeszłości i ona sobie tego nowotwora po prostu sama wyhodowała. Gdy z nią rozmawiałem później, bo tak jest, że nawet osobom chorym na nowotwory też można pomóc. Można złagodzić ich ból, ich cierpienie. Można im pomóc. Nie wyleczyć, ale pomóc. I ta kobieta mi powiedziała, bo wie pan, to się wszystko zaczęło, jak mój mąż wyjechał do Niemiec. Tam wyjechał na kilka Niemiec, na kilka lat. Tam sobie poznał kobietę, mnie tutaj zostawił. No i ja nie umiałam się z tym wszystkim pogodzić. No i mamy wyjaśnienie. A układ jej ust mówił tylko o jednym. I ja do dnia dzisiejszego nie umiem mu tego wybaczyć. I proszę Państwa, ja się tak zastanawiałem, co ja kobieto dla Ciebie mogę zrobić? Jak ja Tobie mogę pomóc? I ja jej właśnie zaproponowałem, proszę Panią, najpiękniejszą rzeczą, jaką Pani może zrobić, to jest wybaczyć swojemu mężowi. Nic nie powiedziała. Odeszła z tego świata, zabierając w sobie te wszystkie rzeczy. A mądry nasz nauczyciel powiedział, komu puścicie, jest mu odpuszczone, komu zatrzymacie, jest mu zatrzymane. Tylko jest najgorsza rzecz w tym wszystkim, że my przede wszystkim to zatrzymujemy w sobie samych. Czyli jeżeli pewnych rzeczy nie chcemy puścić komuś, to tak naprawdę osobą, którą my naprawdę najbardziej ranimy, to jesteśmy my sami. A dopiero na którymś tam miejscu jest ta osoba, na którą my jesteśmy wściekli. Wręcz odwrotnie, nasza wścieklizna może rosnąć, bo jej się dobrze podoba, ona jest szczęśliwa, jej się wszystko układa. A my na to patrząc, no bo wie Państwo, to jest ta zasada, że naszych wrogów najbardziej boli to, że nam się dobrze powodzi. I dlatego te elementy naprawdę warto uwolnić i warto puścić. Te różne trudne rzeczy w naszym życiu, one powodują tak, po pierwsze, stany lękowe, co jest rzeczą bardzo istotną. Czyli człowiek odczuwa podświadome, zupełnie nieuzasadnione lęki. Boi się podjąć decyzji, boi się iść do przodu. Czyli jest to wewnętrzny lęk. To wpływa na bezsenność, to wpływa na powstanie nerwic różnego rodzaju. To wpływa na powstanie stresu chronicznego, a w czymś takim człowiek się staje nadpobudliwy, nerwowy, wybuchowy, złośliwy, czyli po prostu źle mu się żyje z sobą samym, a zawsze tak jest, że jeżeli komuś jest źle z sobą samym, to musi znaleźć sobie jakąś ofiarę, na której po prostu to złe samopoczucie sobie wyładowuje. Bo w moim mniemaniu, jeżeli ktoś sam z sobą się czuje dobrze, ma w sobie spokój, harmonię, on po prostu nie ma potrzeby ranić innych. Bo po co? Więc za każdym takim wybuchem dla kogoś, ta potrzeba ranienia, uderzania innych, to jest nasz wewnętrzny wyraz, który właśnie mówi o tym, żeby ukarać siebie. Czyli poprzez ranienie innych my ranimy siebie, a raniąc siebie, raniąc innych. Jest to droga bez końca, dopóki się nie znajdzie taki mądry, żeby ją
przerwać w końcu, żeby ten proces już dalej nie miał miejsca. Ja tutaj mówię dużo o tych stresach związanych z nami samymi, ale drodzy Państwo, proszę sobie uświadomić, w naszym otoczeniu nie ma niczego, co by było martwe. Czyli żyją nasze mieszkania, nasze domy, nasze samochody, miejsca naszej pracy. Czyli każda rzecz w naszym otoczeniu ma swoją inteligencję, ma swoją energetykę. Zresztą myślę, że bardzo wielu z Was zauważyło, że do tego domu przychodzi się z przyjemnością, wręcz się nie chce wyjść. Z tego innego domu to się wchodzi i jakaś siła nas z tego domu wyrzuca. I to jest temat, który dotyczy mieszkań, dotyczy domów, dotyczy ziemi, na której to wszystko stoi i dotyczy samochodów. Bo samochody, proszę Państwa, to są fenomenalne odbiorniki naszych emocji. My sobie jedziemy w tym samochodziku i tak sobie tylko myślimy. Myślimy sobie o tym, o tamtym. Czasami sobie zakniemy, rzucimy różne rzeczy, a potem nic dziwnego, że ten samochodzik ma takie bum. Bo to bum to jest po prostu rozładowanie negatywnych energii. Ale poza tym takie samochody jest trudno też sprzedać, uwolnić się od nich i tak dalej. Mój przyjaciel miał angielski samochód i też przyszedł moment, że chciał go sprzedać. Ja go sobie sprawdzam i mówię. Ten samochód ma traumę, ale nie po tobie. Ty po prostu tą traumę przejąłeś już poprzednik właściciela, a na tobie się to zatrzymało. Umówiliśmy się, pojechaliśmy do lasku, pootwierałem wszystkie drzwi, maski, bo tak zawsze samochody oczyszczam. No i zrobiłem całą procedurę. Po 3 tygodniach samochód został sprzedany. Ale najciekawsze, jak wsiadł do tego samochodu, powiedział, to jest tak jakby nie mój, jakby zupełnie inaczej. To ja mówię tylko o samochodzie. A teraz sobie pomyślmy o naszych mieszkaniach, domach. Ile tam jest tej energii przeszłości? Ja powiem Państwu tutaj o takiej ziemi pod Częstochową. Państwo chcieli sprzedać swoją działkę nad rzeką. I ileś tam lat ona była w agencjach nieruchomości do sprzedaży i nic. No i dostałem pytanie, a dlaczego tak się dzieje? I na to było moje pytanie. A czy Państwo tą działkę lubią? Nie, my jej nienawidzimy, my się jej chcemy pozbyć. Aha, ja mówię, to jest ta przyczyna, z powodu której ta działka nie chce być tak po prostu rzucona. Bo każde miejsce ma swoją inteligencję, swoją energię. I ja zaproponowałem, zacznijcie na tą działkę jeździć. Przecież mówicie, że tam jest rzeka, ładne miejsca. Pojedźcie tam na biwak, zróbcie tam sobie ognisko, zróbcie tam sobie biesiadę. Zaprzyjaźnijcie się z tym miejscem, a nie uciekajcie od niego. I tak się stało. I potem po kilku miesiącach nabywca się znalazł. Bo nabywca zawsze jest na wszystko. Tylko trzeba mu pozwolić na to, żeby on do danego miejsca mógł dotrzeć. Jeżeli my to blokujemy, niestety tak jest. Ale najtrudniejsze elementy to są nasze mieszkania i nasze domy.
bo tam są nie tylko te słynne napromieniowania geopatyczne, o których się mówi, czyli żyły wodne, krzyżówki, złoża podziemne, ale i to nie tylko jest kolory, wyposażenie, bo dom może być najpiękniejszy, ale elementem decydującym to są te fluidy, czyli atmosfera tego domu, czyli to, czym ten dom jest przesiąknięty, jego mury, meble, przestrzeń, wszystko, co jest. A tą energię wytwarzają ludzie sami. Czy tam jest spokój, harmonia, równowaga? Czy w tych domach ludzie się kłócą? I to wszystko wpływa, to wszystko tworzy atmosferę. Bo pamiętajcie, drodzy Państwo, że nasze słowo to jest jedna z najmocniejszych energii, jakie istnieją na świecie. To są najmocniejsze energie, którymi my się możemy posługiwać. Bo każde słowo, które my wypowiadamy, za nim stoją emocje, za nim stoi potężna energia. Więc starczy, że my tylko pomyślimy, a my już tworzymy wielką moc i wielką siłę. Zresztą sobie uświadomcie, gdy mówimy słowo miłość, radość, szczęście, to wszystko powoduje, że powstaje pewien rodzaj energii. Ale gdy użyjemy słowa złość, agresja, nienawiść, to przecież trudno agresja tak spokojnie powiedzieć, nie? Samo już wypowiedzenie budzi pewnego rodzaju energetykę. I jeżeli zaczynamy być świadomi tego, co my mówimy, jakie wypowiadamy słowa, możemy zmienić bardzo wiele. To mam ostatni taki przypadek, jak po pracy z pewną panią w małżeństwie, które było już w trakcie rozwodu, gdy ona zaczęła się zmieniać, zaczęła inaczej mówić, ustabilizowała się, mąż się zaczął zastanawiać, czy podtrzymywać dalej ten rozwód, czy nie. A ona tylko zmieniła sposób bycia, sposób odzywania się. Stała się po prostu dostępna dla drugiej osoby. Dlatego to jest nasze wielkie narzędzie. Ale oprócz tego, że tym emanujemy na innych, my tym wypełniamy nasze otoczenie. Czyli tym, czymś jest wypełnione mieszkanie, pokój, salon, ale tak samo miejsce pracy. I dlatego w mojej profesji ja zajmuję się również energetycznym oczyszczaniem mieszkań, domów, miejsc pracy, samochodów, no a przede wszystkim potrzebujących osób. Tak się składa, że do jutra przez 3 dni jestem na 2. piętrze, więc można się nawet tutaj na targach ze mną spotkać i pewne rzeczy tutaj przedyskutować, skonsultować. A na co dzień pracuję w Centrum Medycyny i Psychoterapii u Niny Greli, więc jak kiedyś będzie potrzeba, serdecznie zapraszam, żeby pomóc lub wyjaśnić przyczyny, dlaczego jest tak, a nie inaczej. To znaczy, ja pracuję metodami, które sobie sam wypracowałem przez 30 lat mojej praktyki. Raz, że ciągle się uczyłem, czyli ukończyłem ponad 50 różnych kursów, czyli zbierałem wiedzę. Ale żaden kurs nie dał mi odpowiedzi na moje pytania i dlatego stworzyłem sobie swoje własne metody. Ale ja pani odpowiem na to pytanie. Żeby móc zająć się elementem oczyszczenia,
Żeby móc te rzeczy zrobić, trzeba mieć do tego dostęp. Czyli trzeba umieć się wznieść na takie poziomy energetyczne, które potrafią przeczyścić te wszystkie niższe poziomy, grubsze energii. Dlatego tutaj możemy się uczyć bardzo wiele, ale prawdziwa moc oczyszczenia pochodzi z głębi człowieka. Jak on tego nie ma w sobie, niestety, ale to działanie nie będzie zrobione. Więc taka jest moja odpowiedź na Pani pytanie. A odnośnie tutaj ziemi, taką bardzo ciekawą miałem sytuację, że zostałem zaproszony do domu, w którym była bardzo niezdrowa atmosfera. Co ciekawe, dom zupełnie nowy, nowo wybudowany. Z punktu widzenia numerologicznego idealnie. Nawet siedemnastki, opieka sił kosmicznych. Coś cudownego. Wszystko pasuje, wszystko gra. A ludzie w tym domu nie umieją funkcjonować. No i ja sobie tak zacząłem chodzić po tej takiej działce. Ta działka taka troszkę duża. Poprosiłem, żeby mi pozwolić, żebym sobie sam mógł tutaj pomedytować. Tak sobie zaglądam w różne miejsca, w różne rogi. No i potem zaczynam rozmowę i mówię, proszę Państwa, w tej ziemi jest energia krwi, bólu, cierpienia. No i zaczyna się zastanowienie, co, dlaczego. No i zaczyna się całe wywody. Gdzieś tam setki lat temu były tu powstania, tam ginęli ludzie, byli bitwy. W okresie wojny cała wieś została spalona, ludzie byli tam wyszczelani. I akuratnie te miejsca, gdzie oni sobie tam zbudowali domek, nosił w sobie ślady w ziemi tego cierpienia ludzi. I na takiej ziemi buduje się najpiękniejszy dom, ale ta energia jednak ma moc promieniowania i potrafi zrobić wiele złego. Pomogłem tam, ale to był pierwszy dla mnie taki element bardzo mocnego wyzwania. Nie starczy tylko pomagać ludziom, oczyszczać ludzi, domy, mieszkania, samochody. Ale tu się okazuje, że tak jak ludzie mają pamięć, tak samo i Ziemia ma pamięć i jest nośnikiem bardzo potężnych energii. A na to również można wpłynąć. Dlatego gdy kupujemy mieszkanie od kogoś, budujemy, zawsze warto poznać historię tego, a co to było w przeszłości. W tym wszystkim, drodzy Państwo, jest jeden element, który jest bardzo mocnym wyzwaniem naszych czasów, a mianowicie stres. Gdy się na ten temat zaczyna mówić, a kto w dzisiejszych czasach nie jest zestresowany? No można powiedzieć, prawie że każdy jest zestresowany, bo poniekąd stres jest naturalną formą ochrony nas samych przed wyzwaniem. Czyli sam stres nie jest zły, bo on jest mobilizacją naszego organizmu do działania. Choć w moim przekonaniu wszystko można robić bez stresu. Bo po co się męczyć przy czymś, jak coś można zrobić spokojnie? To jest tylko kwestia wyboru.
To jest kwestia naszego nastawienia. Ale w tym stresie jest jedno niebezpieczeństwo, że gdy my nic nie robimy dla siebie, on się przerada w stres chroniczny. A ten stres chroniczny powoduje chroniczny stan napięcia mięśni. To się zaczyna zazwyczaj od barku, czyli od tego miejsca. Jak my sobie te barki chwycimy i one bolą, oj, to znaczy, że ten stres się już gromadzi. Potem on się przenosi na kark, ten kark sztywnieje, także ta ruchomość z tej naszej głowy coraz bardziej maleje. Potem ten stres się przenosi na plecy, na klatkę piersiową, zaczynamy się kulić. Potem to wypełnia brzuch, zaczynają trząść się nogi, bo uda są napięte. I jeżeli my z tym nic nie robimy, stresem sobie można poradzić. Ja tak mówię, kilka biomasaży są w stanie doprowadzić człowieka do równowagi. Ale jeżeli nic nie robimy, ten stres potem wchodzi w środek, czyli wchodzi w narządy wewnętrzne. Jeżeli pojawia się jakaś konkretna choroba, żołądka, wątroby i tak dalej, trzeba mieć tą świadomość, że to nie powstało w ciągu jednej godziny, jednego dnia. Tylko jak ja to sobie tak sprawdzam, to ja mówię, ile lat człowiek sobie musiał wypracowywać, żeby ta dana dolegliwość powstała. Dlatego gonimy za tymi różnymi suplementami. Ja też jestem zwolennikiem witaminy C, witaminy D3, K2, grzybków reishi. Też sobie to zażywam, bo to mi pasuje i to mi służy. Ale oprócz tego trzeba przede wszystkim pamiętać nad tym, żeby usuwać wewnętrzne napięcia, żeby nie lekceważyć tego, że jesteśmy nerwowi, pobudliwi, wybuchowi, że mamy bezsenność, że ciągle jesteśmy napięci, wszystko nas denerwuje, bo to są właśnie sygnały tego, że trzeba się tutaj czymś zająć. Te wszystkie elementy, o których ja mówiłem, czyli od celu i misji naszego życia, poprzez wszystkie doświadczenia i traumy całej naszej przeszłości, tego wszystkiego, co było w naszym życiu, to wszystko się umieszcza w naszych czakrach. Czakry to są centra energetyczne. One są powiązane w ciele z systemem hormonalnym, z kręgosłupem, z całym ciałem. Ale w nich są zapisane nasze emocje, nasze myśli. Są zapisane wszystkie historie, łącznie z tym, dlaczego, co i jak. Dlatego jak Nina mi zaproponowała, żebym zrobił warsztaty, to ja tak mówię, skoro ja będę mówił o tych traumach, to ja Państwu proponuję, jutro od godziny 11 są warsztaty czakroterapii, bardzo praktyczne, na które serdecznie zapraszam. I tam jest możliwość, żeby u mnie sobie sprawdzić to wszystko, ale jednocześnie będę uczył praktycznie bardzo prostych metod czakroterapii, poprzez które każdego dnia możemy sobie pomagać. To są naprawdę proste rzeczy, skuteczne i wypróbowane. I to będzie w programie jutrzejszych warsztatów od godziny 11. Drodzy Państwo, czy macie do mnie jakieś pytania? Czy coś Wam tutaj
rozszerzyć, wyjaśnić, bardzo proszę. Gratuluję, proszę panią, pytania, bo pytanie jest naprawdę bardzo dobre. A ja pani powiem dlaczego. I ja może odpowiem na to pytanie najpierw. Proszę panią. Aha, już mówię. Pani zadała pytanie, czy to jest obojętne, jaki my sobie wybierzemy masaż i czy to jest obojętne, jaki masażysta nas będzie masował. O. To jest, mówię, gratuluję pytania, bo ono jest moje bardzo osobiste. Ja, proszę panią, 2 lata szukałem osoby, która mnie będzie masowała. I znalazłem, proszę panią, taką masażystkę. Proszę panią, nie. Po pierwsze stwierdziłem, że ona ma wybitne talenty energetyczne. A później jest jedyną osobą, która poznała w pełni mój biomasaż. I ona mnie masuje moim biomasażem. I ja mam masażystkę taką, jak chciałem. Więc proszę panią, nie jest obojętne, jak się masuje i nie jest obojętne, kto masuje. Bo każdy ma swoistą energetykę, osobisty potencjał i gdy dochodzi do dotyku, my tą energię chcąc, nie chcąc przekazujemy drugiej osobie. Proszę, czy są jakieś inne pytania jeszcze? Proszę państwa, to ja może jeszcze na koniec, mam jeszcze chwileczkę. Powiem coś o związkach. Bo tak się jakoś to wszystko składa, że my wszyscy pochodzimy z różnych związków. Bo gdyby nie te różne związki, to po prostu nas by nie było. Więc moje widzenie tematu wygląda tak. Nasi rodzice nie są osobami przypadkowymi w naszym życiu. I uważam, że bez względu na to, jacy oni są, należy im się szacunek. Jakże często ludzie są źli na swoich rodziców, że oni im zrobili to, że zrobili tamto, jak trudno jest wybaczyć. A proszę sobie, ja też stałem przed tym zagadnieniem. Ale gdy ja sobie uświadomiłem, jak wyglądała rodzina, jakie tam panowały zasady, jakie tam były ograniczenia, jaki tam był kontakt, jak się tam rozmawiało, komunikowało, dotykało, czy się przytulało, czy też nie, czy się żyło obok siebie, bo ci nasi rodzice, oni to wynieśli ze swojego wychowania. A nasi rodzice nie mieli kiedyś tak wspaniałych rzeczy, jak na przykład targi bliżej zdrowia, bliżej natury, żeby można było iść i się poduczyć, nie? I zrozumieć pewnych rzeczy. Oni po prostu kultywowali, przenosili tą swoją tradycję na następne pokolenia. Dopiero teraz ci ludzie mają tak naprawdę tą możliwość, wiedzę, umiejętność, żeby z tym wszystkim zrobić porządek. Podobnie jest z tymi naszymi najbliższymi, czyli nasi mężowie, żony, ileś tam tych mężów, ileś tam tych żon, czy kochanki, czy kochankowie. Bo w dzisiejszych, drodzy państwo, to mnie już w czasach nic nie zdziwi, bo ja to słyszę na okrągło. Ale ci ludzie, którzy się pojawiają, oni też nie pojawiają przez przypadek,
I oni się pojawiają po to, żeby nas czegoś nauczyć, żeby dać nam nowe możliwości, żebyśmy mogli robić coś inaczej. Jeżeli będziemy na to oczywiście gotowi. No. Więc drodzy Państwo, tak widzę, że czas się zbliża. Tak, proszę Panią. Pytanie, czy można szanować ludzi, którzy nie szanują samych siebie? Więc ja odpowiadam tak, bo każdy człowiek, który ma szacunek do siebie samego, ma jednocześnie szacunek do kogoś drugiego. I to bez względu na to, czy ten drugi ma ten szacunek do siebie, czy też nie. Więc to, czy my umiemy szanować i kochać innych, zależy od tego, czy ten szacunek i miłość jest w nas samych, do nas samych. Jeżeli nie umiemy szanować innych, to jest to wyzwanie, zastanów się nad sobą. Ja tu Państwu podam taki przykład jeszcze. Przychodzi do mnie pani, mówi, że ma dwóch synów, 16-17 lat. W czym problem? Bo moi synowie w ogóle mnie nie szanują. Oni mnie mają za nic. Ja pracuję, jestem sama, bez męża. Totalny brak szacunku. I ja tej pani zadaję jedno takie pytanie. Proszę panią, a czy pani szanuje siebie? No pewnie, że siebie szanuje. No więc ja pytam się jeszcze raz, proszę się zastanowić, czy pani szanuje siebie? O. I teraz była chwila milczenia i odpowiada, no chyba to ja siebie jednak nie szanuję. Proszę panią, więc jak pani chce, żeby pani synowie panią zaczęli szanować, proszę się najpierw nauczyć szacunku do siebie sama. Dziękuję bardzo za te wspaniałe pytania, proszę Panią. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za to miłe, sympatyczne spotkanie. Yeah.